Tam niewielu, 30 czy 40 było wtedy. Oni się bali, albo nie wiedzieli o tym. No i byłem zszokowany, kiedy się powiedziałem, że słowo lewica kojarzy się oczywiście z wiele w ręce, robić na lewo, prawda? Potępieni będą po lewicy Pana Boga, zbawieni po prawej. To jest dla mnie oczywiste. I oni się śmiali. Ja przekonałem się, że w wyniku nieprawdopodobnej propagandy spora część młodych ludzi, że jeśli nie większość, słowo lewica, dla nich słowo lewica brzmi pozytywnie. To było dla mnie szokiem. Ja w tym środowisku nie przebywałem. Słowo lewica kojarzyło się tylko z czymś obrzydliwym. Prawa ręka służy do jedzenia, lewa do podcierania się, jak już nie wiadomo, prawda? Tylko i wyłącznie w tych kulturach, prawda? I robić na lewo, lewizna, czymś najbardziej obrzydliwym. Jakim cudem, jakim nasileniem propagandy udało się lewicy to spowodować, że słowo lewica kojarzy się z czymś pozytywnym? To był dla mnie pewien szok, przyznaję. No ale taka jest rzeczywistość. Nie my mamy środki masowego przekazu, tylko oni mają środki masowego przekazu. Udało się również ogromnym wysiłkiem przedstawić na przykład Adolfa Hitlera jako działacza prawicy. Mimo że facet się nazywał narodowym socjalistą, flagę miał czerwoną, popierał związki zawodowe i wszystkie hasła dzisiejszej Unii Europejskiej, z wyjątkiem w stosunku do homosiów i do kobiet, cała reszta wymaluje ta sama, też uważany jest za działacza prawicowego i ja po prostu nie byłem w stanie pojąć, jakim cudem ludzie to przemykają. Przypomniałem sobie wiersz świętej pamięci Wiela Tuwima, który mówił o strasznych mieszczanach, którzy widzą wszystko osobno, że Stasiek, że koń, że drzewo, nie kojarzą sobie faktów, nie łączą ich ze sobą. I tak dzisiaj jest. Przyczyną tego niewątpliwie jest telewizja. Dzięki telewizji ludzie widzą osobno. W słowie pisanym jedno zdanie musi wynikać z poprzedniego. Czytelnik w każdej chwili może cofnąć do poprzedniego i skonfrontować ze sobą. W telewizji nie musi. Dwa obrazy mogą być ze sobą całkowicie niezwiązane. Wiemy na zasadzie luźnych skojarzeń. No i tak to właśnie działa. Do tego dochodzi jeszcze jeden czynnik, nauczanie państwowe. Lewicy, wiadomo, że co jest państwowe, to jest tandetne. I lewicy cholernie zależy, żeby całe nauczanie było państwowe. Bo jak ludzie mają tandetne nauczanie, to głupimi łatwo jest sterować. Stąd właśnie jest taki nacisk, żeby nauczanie było państwowe. Żeby mieć ludzi ogłupionych przez reżim, nauczyciele opłacani przez reżim z podatków rodziców, bynajmniej nie uczą tego, czego chcieli rodzice, tylko tego, co chce reżim. Jezuici mówili: dajcie mi dziecko w wieku lat 5, a zrobię z niego dowolnego człowieka. Dlatego właśnie reżim chce obniżyć granicę wieku, żeby swoje łapska, swoje brudne, wredne łapska dostać dzieci w wieku 5 lat i wtedy już zrobią z nimi wszystko, co będą chcieli. Zdajmy sobie sprawę z wagi tej batalii. Jeżeli 5-letnie dzieci nie będą wybierały wartości z domu, tylko wartości ze szkoły, to po prostu przegramy baterię cywilizacyjną. Po prostu czerwonym uda się, sam różowym, uda się wyhodować homo europeus, tak jak był homo sovieticus, człowieka, który różni się od normalnego człowieka, tym, że już nie jest człowiek. Bo jak mówił taki dysydent sowiecki, Kuzniecow, socjalizm właściwie niewiele wymaga od człowieka.
żeby pokochał to, czego normalny człowiek nienawidzi i znienawidził to, co normalny człowiek kocha i już mu na socjalizmie świetnie egzystować. Tylko ten drobiazg. Są odwrócone wartości. W ogóle wszystko jest odwrócone. To, co jest racjonalne w naszym pojęciu, w naszej cywilizacji, już w sensie cywilizacji narzuconej nam przez Unię Europejską, już nie jest czymś racjonalnym, przeciwnie, jest nieracjonalnym. Ja nie będę tutaj mówił o konkretnych przykładach, bo nie temu służy moja dzisiejsza prelekcja, prawda? Nie o to chodzi. Tylko prezentacja z tego sprawy, że to jest wszystko stoi na głowie. To wszystko, o co walczyli nasi przodkowie, jest dziś uważane za idiotyzm. Jeżeli państwu lewica mówi, że życie ludzkie jest najważniejsze, no to pytamy, przepraszam bardzo, za co oddał życie Ignacy Bobola, tak? Sam cię Bobola zapomniałem. No przecież powinien był dojść do porozumienia z nim prawosławnymi, zacząć się żegnać z lewej strony na prawo, prawda? I ocaliłby życie swoje, to jest bezcenne oczywiście. Po co oddawali ludzie życie za ojczyznę, za ideę, za obronę czci kobiety? Za co? Za co niedawno została beatyfikowana, czy nawet kanonizowana, nie pamiętam, jakaś dziewczyna, która popełniła samobójstwo, bo nie chciała, żeby ją zgwałcono. No po prostu idiotka. Powinna była dać się zgwałcić i spokój. No, to jest cywilizacja antyeuropejska. To jest, nie jest nasza cywilizacja. Ba, uczy się ludzi, że jak bandyta wchodzi do sklepu, trzeba mu natychmiast oddać wszystko, co sobie życzy, no bo mógłby się zdenerwować. Mógłby popaść w frustrację, ataku w serca dostać, krótko zacząć strzelać. No krótko mówiąc, nie można go zdenerwować. Oddać. Potem się zobaczy, potem się go złapie. Patrzcie, tego się uczy. Tego się uczy. No to przepraszam bardzo, jeżeli życie ludzkie jest bezcenne, tego się życzy ludzie, no to logiczną konsekwencją jest, że przyjdzie jeden terrorysta, weźmie jednego zakładnika i powie, dawajcie załóżmy 10 miliardów, bo mu potężne gardło trzeba mu oddać, no skoro życie ludzkie jest bezcenne, no to trzeba, nie? No, bądźmy logiczni. Na szczęście oni nie są logiczni i nie dają 10 miliardów, ale no takie są logiczne konsekwencje. Otóż to nie jest już nasza cywilizacja. To, w czym żyjemy, jest to antycywilizacja. To, co ksiądz Prymas Glemp nazywa zleca śmierci, w której ludzi jest coraz mniej, żyć się nie chce, ludzie myślą o emeryturze, a na końcu myślą o eutanazji, która położy kres ich nudnemu, bezcelowemu życiu. Przecież nasi przodkowie o coś walczyli. Zdobyć Mount Everest. No dziś się nie da zdobyć Mount Everestu, bo już w tej chwili niepełnosprawni wchodzą na Mount Everest, prawda? Więc to nie jest żaden ten. No jeszcze można głębiny morskie, no gwiazdy polecieć, ale przecież właśnie w tej chwili rozmontowywany jest program wahadłowców, bo to kosztuje, a można by dać te pieniądze na niepełnosprawne, kulawe staruszki w ciąży z dzieckiem przy piersi, prawda? I dać te pieniądze na to, nie zmarnować. To nie jest nasza cywilizacja. Nie ma już bohaterów, nie ma zbrodniarzy. Jeżeli człowiek wam się daje zbrodniarzem, to się mylicie. To nie on jest zbrodniarzem, tylko społeczeństwo go źle wychowało. Nie można go powiesić, tylko trzeba go poddać resocjalizacji. A jeżeli on wyjdzie i zamorduje kogoś innego, to znaczy, że był źle resocjalizowany i trzeba go dalej resocjalizować. W znanej żydowskiej anegdocie przychodzi Izaak do rabina i mówi: Rebe, zdechły mi dwie kury, co robić? Rabin pyta i czeka. A jaką ty im wodę dajesz? A on mówi: no, daję im wodę z kranu. Jejcek, ty im dawaj źródlami. Za dwa dni Izaak przychodzi do rabina i mówi: Rebe, znów mi dwie kury zdechły, co robić?
A co ty im dajesz do jedzenia? No ja im daję poślad. To ty im dawaj owiec. Za dwa dni przychodzi Izaak do rabina i mówi: Rebe, zniosłem mi 3 kury. Co robić? Tak mówi Izaak. Ja wiesz, wiele dobrych rad, ale ile ty masz jeszcze kur?